Go next. Sam trash. Albo rzeczy, których nie lubię, jak Yogg-Saron. Co tu jest najlepsze z tego? Chyba Yogg-Saron, nie? Nie, Majew jest lepsze trochę. Majew grałem chyba dzisiaj, z tego co pamiętam. Ale Yogga nie lubię, bo to jest takie same. Dobra, niech będzie Majew. Mój ulubiony dowódca. Zaczynamy? Czy my to sprzedajemy i robimy jakiegoś trika? Chyba nie, może w następnej turze. Nie mów innym, ale trzymam kciuki za ciebie. Spoko, mordą. O, ciężka walka. Reno najsłabszy bohater ever. A no, nie jest zbyt kozakiem. No tutaj nie opłaca mi się tego Hero Power używać. Nawet nie ma co za bardzo kupić. Dobra, zostanie tak jak jest. Dowiedz się, w jaki sposób tworzymy postacie w grze oraz wiele więcej z pierwszego odcinka Night City Wire. Ciekawe. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Cześć, Hexaflon, jak zrówka? A, spoko. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Kiedy Wiedźmin 2? Nie wiem. Też mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę. Tak. Nie wiem, kiedy... Well done, monsieur. Well done, well done. Witaj ponownie. Jak ci się wiedzie? To na pewno... Nie no, kota nie będę mroził, to bez sensu. No. Dobra, ale idę. Wiedźmin 2, to był już Wiesiek 1 przeszedłeś. To ty już Wieśka 1 przeszedłeś, tak. Przeszedłem całego i skończyłem. Ja nie czuję trochę tej Majew. Tu chodzi o to, żeby trójek szukać, czy jak? No nie no, chodzi o to, że masz po prostu możliwość dostania zbufowanej kreatury za jednego golda. No i tyle. Nie ma tu jakiejś większej ideologii. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Wygrana. Jest dobrze.
Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Bierzemy to. Co ja idę? Mam urloki, mam szczury, mam pirata, mam agonię, mam smoka. Nie wiadomo. Idę wszystko po trochu. Dobra, czekamy, liczymy. Zatrudni mnie esport ustawki, ktoś się orientuje. Ale co, jak ktoś się ma orientować? Nie do końca kumam. Chyba jedynie Blizzard się orientuje, nie? Tak myślę. Plus też istotną rzeczą jest to, że to wiesz, Blizzard co może planować, ale prawda jest taka, że to ludzie muszą przecież oglądać to. Też akurat wydaje mi się, że oglądanie ustawki mogło być całkiem ciekawe. Tylko z drugiej strony ciekawe, jakby to można było pokazywać. Ciężko by to, ciężkie by to było. Chociaż może, tak skakać po ludzie. Nie no, dałoby się w sumie, nie no, dałoby się. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Dobry pirat, dobry smog i dwa murloki. Wyśmienicie. Czy my idziemy w murloki, albo w sumie tylko dwa murloki, bez sensu? Nie, pomysł. To albo w to pójdę. No teraz ten murlok trochę zmienił sytuację. Zrobimy tak i w następnej odkryjemy piąteczkę. To najwyżej przegram, nie ma problemu. Zobaczmy. Następny odkryję piątkę i zdecyduję się, w co idę. W sumie o tym nie pomyślałem, że trzeba by było streamować 8 ekranów jednocześnie. Nie no, nie trzeba 8 ekranów jednocześnie streamować. Tylko problem jest taki, że wiesz, skupiasz się na jednym graczu i... Albo się skupiasz na jednym graczu, albo na każdym po trochu. Ja ani jedna, ani druga opcja nie jest jakaś turbo dobra. Pokazać ok, ale jak komentować? No to akurat jest proste. Nie za bardzo wiem, co jest trudnego w komentowaniu. Że ja chcę stracić jednego golda. Kurde, nie chcę, ale nie mam za bardzo pomysłu, co miałbym zrobić. Tego sprzedać? Dobra, walić. Zobaczmy, co dostanę. No weźmy sobie tego w tym układzie. Zadbam o to, żeby nigdzie się nie wybrali. Zróbmy tak. Chyba pójdziemy w agonię na bestiach. Zobaczmy, czy uda ci się wydaje. Utrzymać prowadzenie. Cash, człowiek dala do gardła, co się na 8 bordach dzieje. No, 8 potyczek nawet nie skomentuje się. No, ale to nie komentujesz 8 potyczek, tylko wybierasz sobie jedną i komentujesz jedną. No, to logiczne jest.
kurwa, cholerne działko. Czy znamy bliżej określony czas przejścia na pole? No, godzinkę, tak myślę. Coś koło tego, pewnie. Dobra, chcę na pewno to... Motloka, nie? No śmiało, wynajmij sobie któregoś. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. A teraz pokażę wam moją nową sztuczkę. Bazyliszek? Nie, chyba nie. Okej, okay, jest chyba git, nie? Wydaje mi się, że jest git. To jak widzę, bardzo cię wciągnęło, w sumie spoko. Poe? Nie, no tak, to Poe to mnie dramatycznie wciągnęło. Ja uwielbiam hack and slash, a to jest dobry hack and slash, nie? Więc to połączenie jest w sumie proste, tak na dobrą sprawę. Jeszcze ilość kontentu, jaka jest w tej grze. I to, że ten content trzeba zrozumieć i im dłużej grasz, tym więcej rozumiesz, więc masz więcej frajdy, bo masz wiedzę na temat większej ilości mechanik, sprawia, że no w tą grę się chce grać i grać i grać, nie? Ja się tam mega jaram po wakzajem. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Tego nie kupuję, bo nie będę miał w finałowym buildzie tego. O. Szczura se mogę kupić. No nie no, w sumie to jest bez sensu. Zadbam o to, żeby zamrozimy hydrę. No dobra, jest okej. No, kramp 30 sekund jeszcze mam czasu. Nie dobrze. Pom 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 pom. Pięćdziesiąt procent na luz. Nie mam się. Zakładam, że w dużej mierze zależy to, kiedy zabiję to działo. No, moje tokeny bardzo sprawiedliwie zadają 5 damage'u. Nie potrafię zrozumieć kuźwa tej sytuacji z tymi stworzonymi kreaturami. Czemu Blizzard tego nie wykontroli? Dobrze kombinujesz. Moja tarcza zaparła. Tutaj nawet nie mam na co heal. A nie, mogę w sumie to złapać. Okej, nie będzie.
Druga Hydra czy Goldrin? Chyba Hydra, nie? Mi się wydaje. Będzie tak. Dla mnie ta gwiazdka Liga jest równa się standardowi. Zrobiłem tym ogrodem takie crafty, że Liga temu miałbym mirror itemy, a teraz buty 35 MS, T1 Life 3 resy, T1 i Elusive i Enchant MS za 15 eksów nie chciały zejść. Gdzie myślę, że wcześniej byłyby warte grubo ponad 40 eksów. Ale co jest w tym, wszyscy nie wiem. Cię na celowniku. Uważaj. Co jest w tym złego albo cokolwiek innego, bo nie rozumiem kontekstu za bardzo. Nie lepiej te łyżki sprzedać? Nie no, łyżki są spoko. Każdy sobie może łatwo to wycraftić, a kiedyś to było bardzo trudno zrobić. No ale co jest złe, dobre? No nie wiem, no. No tak, faktycznie jest, okej, okay, zgadzam się z tym. Natomiast nie wiem, czy gdzie jest problem, czy coś w tym stylu. Zagranie. Ciekawe, jak to się dalej potoczy. A teraz pokażę wam moją nową sztuczkę. Zaufaj światłości. Okiełznaj dzikość. Dasz sobie radę. Masz dużą przewagę. Nie będzie. Nie ma szansy, że przegram. Bardzo pocieszająca informacja. Natomiast jest spora szansa, że wygram. Czy że zabiję i że... Nie ma szansy, że odpadnę. No ta liga to stosik, przegamblowałem na Sacrifice Div Card 02, ponad 30 eksów przebyłem. Wszystko kupiłem, jeszcze jedną kartę i chłop mi z jednego doktora całego staka zrobił. No kurde, nice'u. Na razie trzymam chyba. Też może da, powinienem sprzedać tak w sumie. Ten szczur do niczego mi niepotrzebny. Moim zdaniem złe. Na co jest w tym złego, bo nie kupam. Znaczy, nie bardzo rozumiem twoją narrację. Dochodzi opcja i możliwość kraftowania itemów. I żali się później i w sumie mówisz, że to jest złe. Ale... Czemu? Co jest w tym złego? No to takie... Nie wiem, narzekanie po to, żeby narzekać? Masz dużą przewagę.
typ handlował nimi na Allegro i teraz ciężej mu zarobić. To w sumie pasuje, to faktycznie. To byłoby takie ten. Zrozumiałe. Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. Oby tak dalej. Ale ja nie chcę Hydry łączyć chyba. No nie bardzo widzę potrzebę. Masz pirata, co daje golda? Wiem, ale mam dobrą sytuację i walczę z gościem, który odpadł przed chwilą, to po co mam się motać? Mogę sobie poczekać do następnej tury. Łyżkę sprzedać barona. Nie. Generalnie dzisiaj Lucky w POE, jak miałem crafta Add Influence do itemu bez influenza, to na opale ringu dostałem Shapera to 5 ex do przodu, a teraz Awaker A level 8, perf Jewel za 190 health. Nice. Daj sobie radę, masz dużą przewagę. O kurde. No taki kozak byłem, a tu mam 30% na winka tylko. Uh-oh. Co? Im popalić. Wynajmij rekruta, póki możesz. Stronnika do tyłu i o złoto do przodu. Wiodłem. Pochłonię cię, plaga! Okej. Szkoda, że mam kurde tyle dwójek. Czy tam w sumie jak to chciałem mieć dwójkę, nie trójkę. Okay. 28 na przegraną. Mi się wcale nie podoba. Kurde, papuga nic nie zrobi. Heniu? Musimy znaleźć chyba papugę złotą, coś mi się tak wydaje.
Jeśli wynajmiesz tego stronnika, to zdobędziesz trójkę. Mówi się wasz. Proszę, proszę, ktoś tu wskoczył na wyższy. Nie, no, Hedry nie chce. Jeśli wynajmiesz tego stronnika, to zdobędziesz trójkę. Kurde, brana to dostaje non stop co chwilę. Ja to w sumie robię. A w sumie mogłem to wykorzystać, fuck, pomyślałem. Tylko żeby nie było takiej akcji, że on atakuje pierwszy i zabija mi tego wariata. Fuck. Kurw. Dlatego on nie powinien mieć... Dlatego on nie powinien mieć agonii, prowokacji. Ja to przegram. O krab, no. Wszystko przez to, że ten Goldrin miał prowokację. Tak mi się wydaje przynajmniej. O, moi drodzy, jak macie ochotę dać mi donate'a, to możecie kliknąć w linka, który się pojawił teraz na czacie. Wystarczy, że klikniecie w niego, a ja tak mniej więcej dostaję 50 groszy za każde kliknięcie. Więc jak chcecie dać darmowego donate'a, który was nic nie kosztuje, a mi daje...